kochani, z tej strony Wara, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną JJ. Hello! I ktoś dzisiaj z nas zostanie pochowany żywcem. Co? Ja się na to nie pisałam. Jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy po raz kolejny w Mystery Boxie, tylko że troszeczkę mniejszym, i wkoło nas znajdują się karne przyciski. Za chwileczkę będziemy wciskali po kolei przyciski i usłyszymy pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Generalnie pytania będą z wiedzy ogólnej. Jeżeli odpowiem dobrze, to na JJ-kę spada wiadro piasku. A jeżeli odpowiem źle, to wiadro piasku spada na mnie. Można jeszcze stąd wyjść? Tylko dwa przyciski prowadzą na wolność, a osoba, która pierwsza zostanie zakopana cała, no niestety przegrywa dzisiejszy odcinek. No... Więc na pewno będzie ciekawie, a jeżeli wy chcecie więcej tego typu odcinków i chcecie, żeby ktoś inny siedział w tym boksie w następnym odcinku, zostawcie pod tym filmem 50 tysięcy łapek i zaprosimy tutaj kogo? Rogalika czy Jacoba? Wybierajcie w komentarzu. Nie zapomnijcie wbić na nasze Instagramy, do JJ-ki i do mnie. A teraz zaczynajmy. Wy zostawiacie łapeczkę w górę, a ja klikam pierwsze pytanie. Ile oddechów wykonuje dziennie ludzkie ciało? Ile oddechów? To już może się przygotuję. Strzelaj! 7 tysięcy! 20 tysięcy! Dobrze są te okulary! Dobra, przyciskam, uwaga! Tuzi, ile to sztuk? 12! Czyli na mnie? Nie! Jestem coraz pewniej! Dobra, kolejne pytanie! Jakie jest najgłębsze jezioro w Polsce? Hańcza! Tak? Wiedziałem! To się wyciągnęło z geografii. O lol! Można stąd wyjść? Okej, klikam! Ile z 7 cudów świata istnieje do dziś? Nie wiem tego. Wszystkie! Jedno. Co jest? Łatwo. To jest ciężkie! To jest ciężkie, to prawda. Ja może poproszę o ten tutaj. Cashback. Cashback jest wtedy, kiedy robimy zakupy i dostajemy jakiś procent z powrotem. O. A partnerem dzisiejszego odcinka jest letyshops.com, który oferuje cashback za zakupy w internecie. Rejestracja na stronie zajmuje kilka kliknięć, a dodatkowo letyshops udostępnia wam wtyczkę do przeglądarki, która powiadamia was, na której stronie można zdobyć cashback i w jakim procencie. Ja do dzisiejszego odcinka potrzebowałem kilkudziesięciu przycisków oraz bezprzewodowych lamp, które kupiłem na Allegro za około 500 zł. Za moje zakupy otrzymam aż 10% zwrotu gotówki, którą mogę wypłacić na moje konto bankowe lub PayPal, czyli dzięki Letyshops zyskałem aż 50 zł. Letyshops oferuje cashback w ponad 3800 sklepach, takich jak na przykład Euro RTV AGD i Modivo, a całą listę dostępnych sklepów znajdziecie na letyshops.com. Link do strony Letyshops znajdziecie w opisie, więc wbijajcie, bo możecie zaoszczędzić kilka groszy. Leci! Jest coraz gorzej! Dobra, klikam. Jak nazywa się rzymski bóg morza? Czekaj. Jak on ma? Nie Zeus, tylko ten drugi! No nie pamiętam! Koniec! Ona chciała powiedzieć pewnie Posejdon. Nie, ja się boję! Ale to jest ciężkie jak cholera! Ja muszę to... moja kolej? Na boki! Dlaczego Marsjanie nie robią imprez na Marsie? Bez sensu, nie wiem. Nie ma atmosfery. Dobra, to wal! Ej, jest grubo, nie? Zakładam okulary i lecę. Lecę dalej! Jakie było powiedzenie trzech muszkieterów? Wiem! Czekaj! Wszyscy, jeden za, oni ten, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Nara! No to zobaczcie, jak wszyscy za jednego! Nie no, drama! A jadłem się piak. Teraz ja? Z ilu kości składa się ludzki szkielet? O! 221! 206. O! Byłem blisko! Ale nie za blisko. Ale to się zemściło. Pomarańczowy. Ile razy można odjąć 1 od 100? 99. Tylko jeden raz. Później jeden odejmujesz od 99. No lol, co jest? Nie bawię się tak. Dobra, kolejne. Największa planeta to? Jowisz. Czekaj. Nie ma na co czekać. O wow. Teraz to już mi nie pożałowali tam na górze, nie? Jak się nazywa bóg ziemi? Jacob.
Dobra, teraz ja, niebieskie. Serce jest organem czy mięśniem? Tum, 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 tum. No serce. Nie sługa. Nie sługa, ale serce jest no mięśniem i organem. Jedno. No to mięśniem. Serce jest organem zbudowanym z tkanki mięśniowej. No kurde, wprowadziłeś mnie w błąd. Tarabalisz wiadro. Bez sensu, totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. Mój mózg. Taraja. Jak nazywano królów starożytnych Egipcjan? Bogami! Faraoni! O kurde! Trzeba było się uczyć historii! O! Moja głowa! Ten kamień był czy co? Łokciem! O. Czy Nagroda Nobla jest pieniężna? Tak! O kurde, dobra! Kim dostaje? To poproszę ten o! Ile zwierząt Mojżesz zabrał na arkę? Wszystkie! Mam arkę! Aha, to miał Neo! Nemo! Nemo! Noe! Noe! O, ja już zaraz tutaj zostanę pochowany żywcem. Chodź do mnie, piosecz. Czuję się jak nad morzem latem. Uwaga, klikam! Jaki ptak podrzuca swoje jaja do obcych gniazd? A, to łatwe. Kuptak. Kukułka. Nie! Ja pierdzielę! Są dymy, nie? Są dymy straszne. Co to jest? Małe, czarno-białe, pod ziemią. Ja wiem. Nie wiesz. Mogę ja powiedzieć? Nie wiesz. Krecik w białej podkoszulce. W ilu sklepach dostępny jest cashback w Lady Shops? No. Popisz się teraz, moja droga. Strzelam, że jakieś 2500. Źle! 3779 sklepów już mają w swojej ofercie. Aha, to ona dostaje, no i dobra. Niech się nauczy i zapamięta. To ja poproszę ten. Najmniejsze państwo świata to... Islandia. O Boże! Przepraszam, Watykan! Watykan mi się mści! Co tyle tego? Ja pierdziu, zobaczcie, już mam puklatę! Jak ja mu stąd wyjść? Puk, puk. Kto tam? Kurier dotarł. To. Gdzie pracowało 7 krasnoludków? Ja wiem gdzie. 7 krasnoludków... Na żwirowni. Od królewni Śnieżki? No, oni zawsze szli z tymi, jakimiś tam tymi kilofami, to na kopalni. O nie! Jakie dobrze! Jakie dobrze! Jakie dobrze! Oła! Dobrze, dobrze! Z mafią się nie zadziera. No, na to wygląda. Mafia krasnoludkowa. Ja poproszę ten. Co wyjdzie ze skrzyżowania jeża z rzeczownicą? Jezus, zwierz! Trudno, to ja? Ja ten drut dostaję? Jezus, wiesz! Jezus, wiesz! Kurde, głupi drut kolczasty. Która z gwiazd jest najjaśniejsza? JJ-ka. Ja wiem, czekaj! nie Sirius, tylko ten. Sirius Black. Nie wiem. No. Nie wiem! No co, dlaczego na mnie sypiany jest piasek? Powiedziałaś nie, Sirius. Bez nadziei. A co mam? Co to? Babki z piasku. Koronę sobie zrób. Jak miał na imię synek rozbójnika Runcajsa? Ja wiem. Cypisek. Widzisz, jak ja wiedziałem? Też wiedziałem, że to jest Cypisek, szef. Najszybciej biegający ssak to? Gepard. Jak wiedziała? Antylopa! Co antylopa? A, po mnie przebiegła! Gdzie ja jestem? A tylko spróbuj dobrze odpowiedzieć. To rozwód. No, tego tu. Do czego służyło rzymskie koloseum? Organizowali tam igrzyska. Ej, ja już ledwo co... Ja mam tu już. Ja też mam już tu, zobacz, gdzie ja mam. Okej, teraz ja. Jakie są trzy najlepiej sprzedające się rzeczy na świecie?
Trzy najlepiej sprzedające się rzeczy na świecie? Telefony, samochody i pizza. iPhone, książki o Harry Potterze oraz kostka Rubika. Jak to kostka Rubika? Chyba zostajesz zakopana żywcem, nie? Dzisiaj. Ej, nie. Ty już chcę wyjść. Dobra, teraz ja poproszę. O Boże, o ten sposób, ten tu! Ile razy tu istnieje? Ja pierdzielę, 103! Nie, 101! Dalmatyńczyku, 101! Nie! Ja już jestem prawie... Zobaczcie, gdzie ja jestem! Zaraz... O! Nie, już prawie nie ma. O! Dobrze ci tak. Kika. Po co kotu okulary? Zapytał pan Hilary o moje plecy! Kotu okulary są potrzebne, bo... Nie wie! Wiadro! Żeby srał! Ej, w sumie ja się czuję jak w kubecie jakiegoś kota. Dobra, poproszę ten. Kiedyś jedna litera z alfabetu została usunięta aż na 200 lat. Jaka to była litera? Aha, ja wiem. X. Y. Z. Z? Trzeba było się uczyć. Trzeba się było uczyć. Albo żyć 200 lat temu. Z czego robi się żelki? Ja wiem z tego. Coś ze świnki, coś tego. Ze słoniny. Z żelatyny, a żelatynę robi się z wieprzowego coś tam. Żelatyna wieprzowa, nie powiedziałaś do końca, czas się skończy. Ale ona jest sroga. Najczęstsze filmy instruktażowe wyszukiwane na YouTube. Jak usmażyć jajecznicę. Jak się całować. Tak? Są takie filmy? Na YouTube? Nie no, nie mam pytań. Gdzieś tam na dole znajdę ten przycisk łokciem. Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? Ten z lustra. Ten ma większą głowę. Jak to u ciebie? Widzowie, ratujcie, dzwońcie na pogotowe, na policji i wszystko na YouTube'a, niech przyjeżdżają. Na straż piaskową dzwońcie. To jest przesada gruba już, nie? O Boziu! Dawaj ten teraz z tyłu! Co to jest? Służy do siedzenia, leżenia i mycia zębów. Ja wiem, mogę powiedzieć? Krzesło, łóżko i szczotka do zębów. Dziękuję wam, jesteście urocze po prostu z tymi pytaniami. To takie oczywiste jak te wiadro na łeb, które mnie dociśnie już prawie do końca. Drugi łokieć. Let's go. Idzie gąska za gąską. Ile szło gąsek? Jedna za drugą gąska, no to dwie albo trzy. To dwie albo trzy. To trzy. Super! Kocham was po prostu. Dwie szły, jak jedna i druga. Aha, kto ich nagrał, jak szły, tak? Ratunku. A, ten. Ile ty i twoi znajomi mogą dostać za zaproszenie do Letty Shops? A, ja to wiem! Po dysku, więc korzystajcie! Dycha czy nie dycha? Ja niedługo będę nie dychał tutaj, nie? Nie no, ja już mam po szyję tego. A ja już mam nad głowę. Cześć, cześć. No weź... Krystian, bo ci zaraz ten cały piasek przysypię do ciebie, wygram, obiecuję! To. Dobrze! Pytanie! W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? 2004. Skąd to? Nie działa! Nic nie wiem! Żegnajcie, naprawdę żegnajcie, teraz naprawdę. Ten tu! Za jaką kwotę Google wykupił YouTube'a? 1500 miliardów! Nie wiem! Skąd to? 650 milionów! A ile groszy? 1600 milionów! Ludzie! Ratujcie! Nie ma już go! Już nie ma! To Kasia! Dawaj, cześć, cześć! Którego jeszcze przycisku nie klikałam? Mi się wydaje, że już wszystkie klikałam! Wygrałam! Wygrałam! A ja na zawsze tutaj umieram! Nie mogę stąd wyjść! Ratunku! Dobrze, moi kochani, także to była treść tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę! Subskrybujcie kanał! Pierwszy przykład, co tam tutaj robiła? Jak się stąd wychodzi? Jak my stąd wyjdziemy?